Witam Was serdecznie. Dzisiaj opowiem Wam o tym, co mnie cieszy, bawi, wzrusza, porusza, mianowicie o wrażliwości mężczyzn. Temat jest tak z leciutkim przymrużeniem oka, wrażliwy jak facet, bo przecież przeważnie się uważa, że wrażliwe są kobiety. A od mężczyzn kulturowo, od niepamiętnych czasów wymaga się siły i no tego słynnego już nie dobrze mi się robi, jak to słyszę, że chłopaki nie płaczą. Oczywiście od dawna też wiemy, że to nieprawda, że nie płaczą, aczkolwiek wiemy też, że jest im trudno płakać. I że się tego czasem mogą wstydzić i że w ogóle wstydzą się wzruszenia, że się wstydzą swoich uczuć i że nawet czasami, słuchajcie, o tych uczuciach mało bardzo wiedzą, nie nazywają ich. Mnie kiedyś trochę rozbawiła, a trochę zmartwiła taka sytuacja, kiedy pan przyszedł i mówi, że tam czymś bardzo tam zaaferowany i w ogóle coś go tyle tak, chyba mówił, że go złości, bo to jest takie uczucie, co to wolno o nim powiedzieć panu. I tak jeszcze opowiadał całe akcje i jak go spytałam, to co pan wtedy czuł? Ja, on mówi, ja nic nie czuję. Ja mówię, o to pan jest pierwszą osobą na świecie, którą spotkałam w takim niezwykłym stanie. A on tak się patrzy na mnie, jak to pierwszą. No przecież mówię, pan szef pana zdenerwował, prawda? Współpracownik pana zirytował. W domu się panu coś nie podobało i był pan smutny z jakiegoś powodu. A to wszystko, no co ja to wszystko czuję? No ja się przecież pan czuje, prawda? Ale ja nie jestem zakochany, powiedział. I to mnie właśnie wzruszyło, ponieważ pomyślałam sobie, że mężczyznom jest łatwo kojarzyć słowo uczucie z tym, co czują do kobiet. I że one są dla nich takim przedmiotem uczuć, prawda? No, takim tematem uczuć, takim, taką przestrzenią, w której się przejmują, pragną, szukają, fascynują, również cierpią z powodu odrzucenia, czy z powodu tego, że coś się skończyło, czy są, triumfują, czy są szczęśliwi, czy im się zachciewa, fascynują i tak dalej. I że tutaj to jeszcze w tej sferze, to tak może by pogadali, czasem nawet między sobą rozmawiają. Raz słyszałam, słuchajcie, siedziałam w kawiarni i słyszałam z tyłu za sobą rozmowę starszego pana z młodszym panem. I byłam zadziwiona, ponieważ takie rozmowy to ja, jeżeli to słyszę, raczej pomiędzy dziewczynami. Może panowie robią je gdzieś bardziej w cichości. Po prostu ten młody się radził, ten starszy był bardzo przejęty i bardzo fajnie, i bardzo mądrze, i bardzo ciepło mówił o kobietach. I mówił, nie radził facetowi, wiesz stary, tego kwiatu tyle, co wiesz, co światu. Nie będzie ta, to będzie inna, co mi się zdarzało też podsłuchiwać oczywiście. I co się tam będziesz przejmował babą, nie? Jesteś chłop, to się nie przejmuj. To jest straszne, słuchajcie, bo to jest ten taki sposób, w którym się mężczyźni podtrzymują w tym pozornym byciu niezależnym od uczuć. Są takimi ludźmi, którzy mają bardzo trudne sytuacje w życiu, których się tak od nich wymaga tego, żeby sobie dawali radę, że naprawdę należy ich podziwiać i czasem bardzo wspierać, żeby jakby nie chcieli od się za dużo, żeby siebie nie nadwyrężali, żeby siebie nie skazywali na te słynne, wiecie, zawały serca albo wrzody żołądka czy dwunastnicy, które były opisane właśnie już dawno temu jako te typowe takie męskie choroby z przepracowania czy z na dużej ilości odpowiedzialności albo ilości zadań. Oczywiście kobietki teraz, no jak to powiedzieć, troszkę nadążają za tym, może nawet czasami są równie przemęczone albo w tym sensie, że zawsze były przemęczone pracą w domu, ale inaczej to trochę funkcjonowało. Teraz biorą jedno i drugie, więc, ale nie o tym dzisiaj. Mówię o czymś takim, że kobiety z jednej strony mówią,
Chcemy mężczyzn czułych, chcemy widzieć ich takie miękkie brzuszki, chcemy zobaczyć ich taką szczególnie wobec nas miłą słabość. Ale jak pytam na przykład, a czy teraz byście były gotowe utrzymywać faceta, jak same bardzo dobrze zarabiacie i macie karierę? Nie. Niektóre tak oczywiście, ale mało. Dlaczego nie? Przecież oni nas przez, jak patrzymy przez ostatnie takie 200 lat, co tak najłatwiej nam jest obejrzeć, no może minus te nasze kilkadziesiąt, a głównie te ostatnie 10, co się dużo bardzo pozmieniało, no to przecież oni pracowali, a myśmy były żonami. Jak nie byliśmy żonami, to miałyśmy ciężką sytuację, bo trzeba było gdzieś znajdywać pieniądze i to wcale świat nie czekał na to, żeby płacić czymkolwiek, za cokolwiek kobietom, więc miały bardzo złą sytuację, ale miały o tyle, były zwolnione, że jak, dlatego ten mąż był taki ważny, przypominam wam, że on utrzymywał i utrzymywał cały dom. I z tego się jakby też zrobiło no coś takiego, co ja rozumiem, dlaczego mężczyźni żyją krócej. Bo się bardziej spalają, bo mają zabronione przeżywać, bo mają, choć to się zmienia wszystko, prawda, ale nie tak jakby jeszcze szybko, bo mają obowiązek być męskim i kiedy się, nie wiem, pojawia im jakaś łza ze wzruszenia, nie wiem, straty, żałoby, czyjejś choroby, czegoś trudnego, albo zobaczenia swoich małych, słodkich dzieci, które się pojawiły, to tak robią coś takiego, żeby te łzy, tylko troszkę ich było i wróciły z powrotem. I kobiety w gruncie rzeczy, powiem coś ważnego, nie jestem pewna, czy są gotowe na to, bo to za krótko jeszcze, żeby naprawdę w miarę tego równouprawniania dopuścić również prawo mężczyzn do tego, żeby byli przestraszeni, niepewni, bezradni. Słowo bezradność, w ogóle pojęcie bezradność jest bardzo w naszej kulturze nielubiane, bardzo takie odrzucane. Dzieciom nie pozwalamy być bezradnymi. Myślę, że szczególnie chłopcom, ale w ogóle nie mazać się, a jeszcze to słynne, prawda, nie bądź jak baba, no ale to nie wiem, czy to odchodzi. Jak wam się wydaje, odchodzi czy nie odchodzi, nie bądź jak baba, okropność. Obraża się kobietę, obraża się mężczyzn, wszystkie się wtedy obraża. Dzieci się obraża. Więc kontynuując, że kobietki nie są takie chętne, ponieważ łatwo jest chcieć dostać prawa i nie stracić przywilejów, prawda? Tych przywilejów, że nam no wolno było płakać zawsze, chociaż to było oceniane oczywiście jako nasza histeria, nasze rozemocjonowanie, że to kobiety nie myślą, tylko czują. Oczywiście to stare były czasy, ale niektórzy jeszcze lubią tak myśleć i pewne pozostałości z tamtych lat się ciągną za nami, więc ciągnie się też to, że facet ma być facetem. Kurde, co to znaczy? Jest człowiekiem, jest żywy, jest reagujący, jest przeżywający. I jest jeden bardziej otwarty, jeden bardziej zamknięty, jest introwertyczny i ekstrawertyczny. Wcale nie znaczy, że ten ekstrawertyczny przeżywa więcej i bardziej to pokazuje, bo introwertycy przeżywają bardzo dużo, tylko głęboko w sobie. I czasem nam się wydaje, że można się z tym nie liczyć, co oni przeżywają. Oczywiście kobiety introwertyczne tak samo są. I też są głęboko przeżywające w środku. Chciałabym tak zaapelować do dziewczyn, do kobiet, żeby w ramach swoich związków i swoich przyjaźni męsko-damskich, bo uważam, że są, czy w ogóle relacji,
zawodowych czy koleżeńskich z panami, przyjrzali się najpierw, może nie od razu otwierały, tak, że tak powiem, serce, duszę i zgodę na wszystko, tylko żeby się przyjrzały, czego nie chcą pozwolić panom przeżywać. I tu bym się założyła, że prawie właśnie na pewno będzie to coś blisko bezradności. Bo chciałyby, żeby koło nich, to się bardzo często mówi, ja chcę mieć koło siebie kogoś, na kim się mogę oprzeć. Ale mężczyzna też się chce oprzeć. Też chcę mieć kogoś, co prawda może byłoby ważne, żebyśmy się nauczyli, że to opieranie to jest sprawa taka zamienna. Że zresztą myślę, że w dobrych związkach właśnie dokładnie tak się dzieje, że nawet w tych związkach, które trwają, na tym to między innymi polega, oprócz tego, że się wystarczająco cenią, to, że zmieniają się te role. Jeżeli ktoś jest w lepszej kondycji, to on daje więcej wsparcia, jeżeli jest w gorszej, to o to wsparcie prosi. Bo też jeszcze jest bardzo ważna rzecz, żeby mężczyźni nauczyli się prosić. Przy okazji oczywiście bardzo ważne jest też, żeby dziękować. No i w ogóle jak się dostanie coś ważnego, to żeby z tego naprawdę korzystać. To tak w ogóle do wszystkich, to nie tylko do mężczyzn. Ale na pewno ważne by było coś takiego, żebyście panowie, bo często piszecie, że dlaczego o nas nie mówicie, dlaczego nas tak traktujecie jako taką grupę jakąś, prawda? Przecież my jesteśmy też różni, jesteśmy też skomplikowani, oczywiście, że tak. Jesteśmy sami dla siebie czasem trudni, też nam jest przykro w życiu i coś nam, i też o czymś marzymy, czegoś byśmy chcieli. A teraz tylko wy takie ważne i tylko wy byście chciały być brane pod uwagę, czy rozumiane, czy opiekowane, my też chcemy. I absolutnie tak właśnie jest i zobaczmy, na ile możemy, posiadając już to, co posiadamy w tej chwili, w tym naszym świecie, nie prostym wcale, spróbowały obejrzeć naszych znanych nam mężczyzn pod kątem ich wrażliwości, ich również delikatności i subtelności, a nas jako te, które nie boją się tego w nich. Oczywiście zupełnie zostawiamy temat pod tytułem przemoc męska w tym momencie. To nie o ten kawałek chodzi i nie o tych panów, chociaż oni też mają albo mieli kiedyś jakąś wrażliwość. Natomiast na pewno nie jest to ten sam temat, więc proszę mnie o to tutaj nie posądzać, że namawiam do, wiecie, do ulegania sile używanej przeciwko kobietom. Nie o to chodzi, zupełnie nie. Chodzi o to, że fajni faceci mają fajną wrażliwość. O. I tyle. Więc was serdecznie pozdrawiam.